Wiktoria. Cześć. Bardzo mi miło gościć Cię na dzisiejszym odcinku, w którym porozmawiamy sobie na temat zaburzeń odżywiania, ciało pozytywności i samoakceptacji. To ja dziękuję za zaproszenie. To co, może na początek opowiesz nam trochę o tym, jak wszystko się u Ciebie zaczęło, ile to trwało lub trwa i w jakim miejscu aktualnie jesteś? Okej. To zacznę może od tego, od kiedy u mnie to trwa. Jako taką oficjalną datę rozpoczęcia moich zaburzeń odżywiania uznaję 2 grudnia 2019 roku, więc było to niedawno, zaledwie rok temu, ale tak naprawdę zaburzenia odżywiania u mnie już trwały wcześniej, ale były to takie bardzo początki. U mnie 2 grudnia to był taki pierwszy dzień, kiedy miałam pierwsze jakieś takie zachowania bulimiczne. Jeżeli chodzi u mnie, jakie zaburzenia odżywiania mam, to tutaj jest taki problem, że nie mam pojęcia i nikt u mnie nigdy nie zdiagnozował konkretnej choroby, dlatego że u mnie wszystko zależy od momentu mojego życia. Zaczęło się od bulimii, potem zmieniło się to w anoreksję, a potem w kompulsywne objadanie się, potem wróciło do bulimii, a potem znowu do zachowań anorektycznych. Więc tak naprawdę nigdy u mnie diagnoza nie została podstawiona, ale ja nie widzę w tym, szczerze powiedziawszy, żadnego problemu, bo i tak to są zaburzenia odżywiania. Czyli koło cały czas się zataczało z jednej skrajności w drugą. Tak, dokładnie, dokładnie. A jeżeli chodzi o to, gdzie aktualnie jestem w leczeniu, to ciężko powiedzieć, bo mogę powiedzieć, że jestem aktualnie zadowolona z tego, jak wszystko u mnie idzie, ale może to być takie dosyć sztuczne szczęście, bo aktualnie jestem na lekach, jestem na antydepresantach, więc to jest troszeczkę takie sztuczne szczęście, więc ciężko mi powiedzieć, bo mam nawrót choroby niestety, ale walczę, jestem pod stałą opieką lekarza, więc jestem w trakcie terapii i różnica między moją chorobą aktualnie, a tą rok temu jest taka, że aktualnie mogę powiedzieć, że kocham siebie i to daje mi bardzo, bardzo dużo siły w walce. Czyli pomoc tutaj specjalistów dużo Ci pomogła, tak? Bardzo, bardzo. I rodziny. I jak zaczęłaś prosić o tą pomoc? Było Ci ciężko? U mnie, jeżeli chodzi o poproszenie o pomoc, na początku było bardzo proste, ze względu na to, że nawet nie musiałam o nią prosić, bo moja mama od razu zauważyła, że coś jest nie tak. Zapytała mnie wprost, ja nie potrafię takich rzeczy ukrywać, więc popłakałam się i jej powiedziałam. Mama od razu tą pomoc zaoferowała. Z powodów tam prywatnych bym powiedziała, tą pomoc otrzymałam 3 miesiące później. Przez te 3 miesiące trochę mój stan psychiczny się pogorszył, ale otrzymałam tą pomoc w marcu tego roku. Zaczęłam wtedy tą terapię, więc dostałam tą pomoc bardzo szybko i u mnie nie było tego problemu, ale wiem, że ludzie mają ogromny problem. Jednak rozumiem, że nie zawsze rozmowa z rodzicami jest najprostsza i nie każdy z Was będzie miał odwagę rozmawiać ze swoimi rodzicami w 4 oczy na temat swoich problemów i na temat swoich uczuć. Jednak musicie pamiętać, że taka rozmowa jest najlepszym sposobem na powiedzenie swoim rodzicom, że potrzebujecie pomocy. Jednak są także inne sposoby na to, jak ich poprosić o ową pomoc. Dla mnie najlepszy sposób, bo można dzięki niemu napisać wszystko, co myślimy, jak się czujemy i na czym nasz problem polega, to jest napisanie listu do swoich rodziców. Napisać tam właśnie, jak się czujecie, bo pamiętajcie, że nikt nie ma prawa i nie może fizycznie podważyć waszych uczuć, bo nikt nie wie, jak tak naprawdę się czujecie. Więc pamiętajcie, żeby właśnie tam zawrzeć, jak się czujecie i przede wszystkim, na czym polega wasz problem. Bo musicie też być wyrozumiali dla swoich rodziców czy opiekunów prawnych, że nie będą wiedzieli, na czym zaburzenia odżywienia dokładnie polegają. Że to nie jest zwykła niedowaga, bo dużo osób tak myśli, że anoreksja na przykład to jest zwykła niedowaga, co jest nieprawdą, bo jest to po prostu strach przed przytyciem i przed jedzeniem i jest to zaburzenie obrazu własnego ciała.
Jeżeli nie chcecie napisać do nich listu, to możecie po prostu im przesyłać artykuły dotyczące zaburzeń odżywiania, bez żadnego kontekstu. Raczej jak dostaną te artykuły, nie zignorują tego i zaczną z wami rozmowę. I dzięki temu to oni zaczną rozmowę i będziecie mogli porozmawiać w cztery oczy. Innym sposobem jest także obejrzenie wspólnie filmu na temat zaburzeń odżywiania. Takich filmów na internecie jest mnóstwo, więc wystarczy poszukać. Taki film przede wszystkim wyedukuje ich na temat tych zaburzeń odżywiania, tak samo jak właśnie podsyłanie tych artykułów. Będą mogli bardziej zrozumieć wasz problem z waszej strony, waszymi oczami, na czym polegają zaburzenia odżywiania. Fajnie po obejrzeniu takiego filmu po prostu ich zagadać, że no mamo, ja mam ten sam problem co dziewczyna na filmie i dokładnie opowiedzieć całą swoją historię. Nie bójcie się prosić o pomoc. Musicie prosić swoich rodziców czy opiekunów prawnych o pomoc, póki nie jest za późno. Uwierzcie mi, że każdy z was zasługuje na pomoc. Pamiętajcie, że nie ma czegoś takiego jak wystarczająco chory. Każdy z nas zasługuje na terapię i na pomoc, nieważne w jakim stadium choroby jesteśmy. Ja nie poszłam na terapię, będąc na etapie niedowagi, czy jak trafiłam do szpitala. Nie, trafiłam jako zdrowa dziewczyna. Więc pamiętajcie, zasługujecie na ową pomoc. Jak moje problemy jakoś tam się powiększały, bo jednak jak zaczęłam terapię, nie oznacza to, że już od razu ten problem był mniejszy, wręcz przeciwnie, on się pogarszał z czasem, to potem prosić znowu o pomoc, na przykład właśnie psychiatry. Było ciężko, ale musiałam się przełamać. Było jeszcze gorzej. Tak, dokładnie. Było ciężko się przełamać, szczególnie, że nie chciałam łamać serca mojej mamie, bo to jest okropne słyszeć, że jej dziecko robi sobie samo krzywdę. Ale musiałam. Wiem, najgorzej było ci przyjąć do świadomości, że twoja mama również cierpi razem z tobą, tak? Bardzo, bardzo. Okropne uczucie. Okropne. Rozumiem. I w którym momencie, że tak to ujmę, tak poczułaś, że już nie chcesz w tym być, że po prostu trzeba to zakończyć i bierzesz się w garść, tak? Kiedy był taki przełomowy moment? Od początku choroby wiedziałam, że to, co robię, jest złe i wiedziałam, że to są zaburzenia odżywiania, przez co bardzo dużo osób nie mogło uwierzyć w to, że w ogóle w to popadłam, bo byłam bardzo świadoma tego wszystkiego, czego nie robić i tak dalej, ale tak naprawdę zauważyłam, co muszę robić i tak w 100% zaczęłam walczyć dopiero we wrześniu. Wtedy przestałam się ważyć. W tym roku? Tak, dokładnie. Przestałam się ważyć, przestałam liczyć kalorie, przestałam ważyć jedzenie. I dopiero mam wrażenie, że wtedy tak naprawdę, naprawdę zaczęłam walczyć, bo tak naprawdę robiąc to nie da się tak do końca walczyć z tymi myślami. Dokładnie, też tak myślę. Czyli jakbyś dała radę osobom słuchającym, to na pewno przestanie liczyć, zaprzestanie liczenia kalorii, ważenia i jedzenia i samej siebie, tak? Tak, zdecydowanie to tak bardzo pomaga. To jest jednak jakaś restrykcja, prawda? Czyli taka samokontrola, tak? Tak, tak. A powiedz mi, podczas lockdownu, bo mówisz tutaj, że w marcu tutaj poprosiłaś o tą pomoc, czy ten lockdown pierwszy, jak zarówno powiedzmy ten drugi, zmienił coś, pomógł, czy raczej był to taki czas do przemyśleń, czy wręcz przeciwnie? W zasadzie oba lockdowny bardzo, bardzo się od siebie różnią. Pierwszy lockdown na początku nic za bardzo nie robiłam, więc bardzo dużo odpoczywałam podczas niego. No i właśnie, to bardzo ważne. Tak, bardzo ważne. Jednak przez to, że miałam tak dużo czasu i w zasadzie przez duży czas się bardzo nudziłam, też bardzo dużo myślałam, co wcale nie pomaga w tym wszystkim, bo tak naprawdę te myśli nas niszczą, prawda? Tak. A przez to, że był też początek terapii, to ten początek jest najtrudniejszy, bo wtedy najwięcej spraw wychodzi na jaw. To jest najtrudniejsze. Zaczyna się takie uświadamianie, tak? Tak, i szukanie. Dokładnie. I wtedy zaczęłam wreszcie rozumieć, że ja mam problem i zasługuję na tą pomoc, bo przez cały ten, od początku, kiedy zaczęłam mieć problem, myślałam, że udaję, że zmyślam, że to nie jest prawda. No więc u mnie marzec, kwiecień, maj to był bardzo ciężki okres, bardzo ciężki,
Poza tym też izolowanie się od innych. Ja jestem osobą, która jestem osobą towarzyską. Uwielbiam spędzać czas z ludźmi, chociaż tą samotność także potrzebuję, ale jej nadmiar też nie jest najlepszy, prawda? Szczególnie podczas zaburzeń. Tak, zdecydowanie. Szczególnie, że ja jeszcze wtedy bałam się rozmawiać z mamą. Teraz jestem bardziej otwarta na rozmawianie o uczuciach. Też mam pomoc mojego cudownego brata, który studiuje psychologię, więc to jest też dla niego forma wykazania się w tym temacie. Tak. Też mam cudownych przyjaciół, którzy mi bardzo pomagali w tym wszystkim, co nie zmienia faktu, że nadal wolałam siedzieć w pokoju wtedy. Teraz podczas drugiego lockdownu, jak się źle czuję, to się zwrócę o pomoc. Nie boję się mówić o swoich uczuciach już na terapii, więc no te lockdowny bardzo się od siebie różnią. W inny sposób są złe, ale ten drugi jest o wiele lepszy. O wiele, ale rozumiem, że bardzo wiele osób ma problemy podczas niego. Tak, wydaje mi się, że o tym się głośno nie mówi, ale ogólnie wzrosła liczba samobójstw. W aptekach coraz więcej osób po prostu kupuje różnego typu antydepresanty i tak dalej, więc o tym się nie mówi głośno, a to jest ogromny problem w tym roku. Bo to jest temat tabu. Ludzie nadal uważają antydepresanty za temat tabu, że tylko wariaci go biorą, znaczy je biorą. Tak. Ja sama biorę antydepresanty. Nie lubię o tym jakoś mówić często, bo różnie ludzie gadają, ale jasne. Nie wiecie tego. To są zwykłe leki. Jak jest się chorym, bierze się leki. To jest ten sam przypadek. Dokładnie. Dokładnie. Tak samo jest chodzeniem do psychiatry czy psychologa. Jak jesteśmy chorzy, taki idziemy sam do lekarza. Tak, dokładnie. Dokładnie. A ciężko ci było jakby rozmawiać z przyjaciółmi, bo wiadomo, że z rodziną może trochę łatwiej, a z przyjaciółmi? Oni to widzieli wcześniej? W zasadzie oni pierwsi się o wszystkim dowiadywali, bo ja w pewnym momencie u mnie w życiu się zamknęłam na rozmawianie z moją mamą. Moja mama była kiedyś dla mnie najlepszą przyjaciółką i mogłam z nią rozmawiać o wszystkim. W pewnym momencie to się zniszczyło, prawdopodobnie przez zmianę w ogóle otoczenia, przez gimnazjum, jakieś tam moje pierwsze razy i to bardzo mnie zmieniło. I dlatego mam wrażenie, że się od niej oddaliłam. I na początku o wszystkim mówiłam tylko przyjaciołom. I dopiero teraz właśnie jakoś tak w październiku zrozumiałam, że muszę jej mówić, bo ja, no po prostu to jest moja mama, ona musi tak o tym wiedzieć, to jest najlepsza przyjaciółka, tak, zatem ją ranię tym, że jej o tym nie mówię, bo no jednak wolałaby wiedzieć, prawda? Są jakieś rzeczy, tak, o których rodzicom się nie mówi, bo są to jakieś takie rzeczy bardziej takie nasze bardzo prywatne, o których mogą tylko przyjaciele wiedzieć. Dokładnie. Ale no poza tym to też było słabe o tyle, że opowiadałam o czymś moim przyjaciołom, obarczałam ich jakimiś problemami, o których powinna wiedzieć moja mama czy tata, bo to były rzeczy, które wymagały właśnie jakiejś interwencji. Tak, dokładnie, bo to były na przykład jakieś zagrożenie życia i obarczałam tym przyjaciół, którzy no nie mieli co zrobić. Tak, oni tak naprawdę mogli nawet nieświadomie pogorszyć sprawę. Tak, dokładnie, bo nie są specjalistami, co jest totalnie okej. Okay. I tak. Na początku, jak nie upominałam się do mojej mamy o terapię, moi przyjaciele mi zaczęli mówić, że oni pójdą do mojej mamy, jeżeli ja nie pójdę, bo dzieje się coraz gorzej i tak nie może być, bo w pewnym momencie zrobię sobie po prostu krzywdę. Tak, oni byli z tobą bliżej w tamtym momencie, oni to widzieli i nie chcieli pozwolić, żeby doszło po prostu do tragedii, a tobie było chyba ciężko zacząć to, prawda? Dokładnie, no jednak proszenie o pomoc jest ciężkie w jakiś sposób. Tak, to też jest duży problem w tych czasach, naprawdę. No niestety, ale nas o tym nie uczą. Co prawda mam wrażenie, że to się polepsza troszeczkę w szkołach. Znaczy psychologowie czy pedagodzy szkolni zaczynają mówić o chorobach psychicznych, ale nadal jest moim zdaniem to źle ubrane w słowa. Tak, też tak myślę, że to jest coraz lepiej, ale jednak mimo wszystko za mało. Ta uwaga nie jest tak bardzo poświęcana i nie wchodzą w to głębiej.
jest to jednak po prostu nadal temat tabu. I psychologowie się boją o tym mówić w szkołach po prostu. Dzieciaki Tak. też się wstydzą. Dokładnie. A wspomniałeś, że w pewnym momencie już po prostu zaczęłaś kochać siebie. Ja śledzę cię na TikToku i bardzo podoba mi się jakby to ubrać. Content. Mówisz tam o ciało pozytywności. Powiedziałabyś coś więcej na ten temat? U mnie historia z ciało pozytywnością jest bardzo ciekawa i poznałam ją totalnym przypadkiem. Ja nigdy nie wiedziałam, że w ogóle coś takiego istnieje. I to był dokładnie 20 kwietnia. To był jeden z w ogóle gorszych dni podczas mojego leczenia. Bardzo się źle czułam tego dnia. No i siedziałam po prostu na telefonie, żeby sobie odwrócić uwagę po prostu od myśli. I natrafiłam na grupkę na Facebooku, która się nazywa Ciało Pozytywka. Aktualnie mnie na niej nie ma, bo jakoś tak z czasem przestałam przepadać za tą grupką. Nie mówię, że jest zła, tylko dla mnie nie jest już najlepsza. Więc wpływała na ciebie źle podczas wychodzenia z choroby? Nie, ona jest bardzo pozytywna, bardzo fajne rzeczy tam ludzie piszą, ale jest tam bardzo dużo historii ludzi z zaburzeniami odżywiania. Nawet jeżeli tam jest napisane trigger warning, żeby tam nie wchodzić, to i tak to kusi. Więc wolałam, tak, więc wolałam z tego odejść. Poza tym nie zgadzam się ze wszystkimi tak jakby zasadami w tym, na tej grupce, dlatego po prostu odeszłam, ale i tak dużo się z niej nauczyłam i zawdzięczam jej poznanie tej ciała pozytywności. Jednak dzięki tej grupce poznałam to słowo i zaczęłam szukać na zagranicznym TikToku, bo wolę jednak zagranicznego TikToka. Zaczęłam szukać. Więcej rzetelnych informacji. Takie mam wrażenie. Po prostu jakoś tak w ogóle wolę oglądać rzeczy po angielsku. Mam wrażenie, że więcej mogę się dowiedzieć. Zaczęłam i nauczyć. Tak, dokładnie. I zaczęłam szukać. I bardzo, bardzo dużo fajnych ludzi poznałam z zagranicznego właśnie TikToka. No i tak się zaczęło. Zaczęłam to oglądać od tak naprawdę właśnie końcówki tego kwietnia. No i w czerwcu. Jakoś tak doszłam do wniosku, że kurczę, chyba jednak się kocham, bo zrozumiałam, że to jest normalne ciało, mieć takie ciało jak ja. A to, co jest pokazywane tak naprawdę w mediach społecznościowych, to jest totalne kłamstwo. Więc zrozumiałam, że po prostu ludzie nie pokazują tego, jak naprawdę to wszystko wygląda, a ja się porównywałam cały czas do tych idealnych modelek i to mnie właśnie wyniszczało. Bo właśnie chyba najgorsze w zaburzeniach jest to, że porównujemy się do innych ludzi, a tak naprawdę to, co oni pokazują, raz, że nie musi być prawdą, a dwa, że jakby wcale nie musi być tak super, jak oni to ukazują. Dokładnie. Media społecznościowe pokazują bardzo dużo fałszywych faktów. Tak. To jest po prostu okropne i ludzie, ja potrafię dostawać wiadomości od ludzi, że Wiktoria, jak ja ci zazdroszczę, że ty jesteś taka szczęśliwa. No nie do końca. Po prostu nie wstawiam cały czas TikToków jak płaczę, bo nie czuję po prostu potrzeby. Od czasu do czasu wstawię jak naprawdę się czuję, ale po prostu nie widzę sensu wstawiać tego cały czas, bo tylko bym sprawiała, że moi obserwatorzy czuliby się po prostu gorzej, bo na przykład są empatyczni i po prostu by pobierali ode mnie te złe uczucia. Nie ma sensu po prostu. Tak, ale wydaje mi się, że czasami jest to potrzebne, bo podnosi na duchu i ludzie widzą, że nie tylko oni w tym siedzą i że to nie oni, w nich siedzi problem. Inni ludzie też mają takie problemy i o tym się nie mówi, kurczę. Tak jakby trzeba też mówić o tym, że płakanie i czucie się źle jest okej. Okay. Tak. Ludzie o tym nie myślą, że na przykład takie teksty, że tylko pozytywne emocje są super. Nie, to nie jest prawda. Czasem w życiu też bywa tak, że płaczemy, a uczenie nas takiego nadmiernego optymizmu też jest bardzo złe. Co u mnie właśnie spowodowało, że w pewnym momencie nie wytrzymałam, bo ja przez całe życie byłam właśnie, sama się kreowałam na taką zawsze pozytywną. No i w pewnym momencie nie wytrzymałam. No i przez to się zamknęłam na mówienie o tym, że mi jest źle. Tak, tak. I to jest bardzo duży problem i w pewnym momencie już po prostu sami nie wiemy, czego chcemy, nie wiemy, co się z nami dzieje. Dokładnie. A tak wracając do ciała pozytywności, to powiem taką jedną rzecz, że bardzo dużo osób myśli, że ciało pozytywność to jest promowanie otyłości. To jest ulubiony tekst ludzi, którzy są anty.
co mnie bardzo śmieszy, bo takie osoby w ogóle nie mają żadnych argumentów do tego, tylko mówią, że o, ciało pozytywność to promowanie otyłości, koniec. Ich argumentem jest to, że otyłość to jest choroba. Oni potrafią tylko oceniać. Tak, dokładnie. Nie wiedzą, jaka jest prawda. Ciało pozytywność uczy tylko, ale tylko i wyłącznie pokochania siebie. Nie tak. Mówi, my nie nakłaniamy ludzi do niezmieniania siebie, do niedbania siebie, broń Boże. Tylko chodzi o to, że kiedy zaczynamy dietę, będąc w złych stosunkach ze samym sobą, nienawidząc siebie, popadamy w ten sposób w zaburzenia odżywiania, bo nie znamy umiaru. I jest to po prostu bez sensu, dlatego lepiej się najpierw pokochać, a dopiero potem chudnąć. Bo w ten też tak uważam. Bo poza tym, całe życie nie będziemy mieli tego samego ciała. My kobiety, przecież w pewnym momencie będziemy miały dzieci, urodzimy, ciąża, różne etapy życia. Nasze ciało może się diametralnie wtedy zmienić, a osoby wtedy, które są w zaburzeniach, mogą w ogóle już popaść w takie skrajne sytuacje zachowania. Dokładnie, a zaakceptowanie siebie tylko kiedy jesteśmy szczupli jest po prostu totalną głupotą, bo tylko sobie robimy tam krzywdę. I o to chodzi w ciało pozytywności. Po prostu kochajmy siebie i też nie oceniajmy innych, a nie tak jak te osoby, które po prostu obrażają nas za to, że niby promujemy otyłość. Tak naprawdę szerzą nienawiść. Regularnie dostaję teksty, komentarze typu zacznij nie jeść, bo jesteś otyła i musisz schudnąć. Śmieszy mnie to totalnie, bo już tak jakby... Ludzie nie znają twojej przeszłości. Poza tym, że mam zaburzenia odżywiania i takie teksty są bardzo złe dla mnie, bo potrafią mnie wprowadzić w naprawdę zły nastrój i nawet namawiają mnie do nawrotu choroby, co nie jest okej, to o tyle to jest słabe, że ja jestem w prawidłowej wadze. Ja jestem zdrowym człowiekiem. I to jest najważniejsze. Tak, tak. A uważasz, powiedz mi, co sądzisz o tym, bo zazwyczaj jest tak, że osoby, które zaczynają się odchudzać, myślą, że dobra, schudnę, będę szczęśliwa, wszyscy mnie zaakceptują, sama siebie zaakceptuję, a prawda jest taka, że w takim momencie ludzie chyba w pewnym momencie uświadamiają sobie, że chyba jednak nie, i wtedy zaczyna się największa praca nad sobą. Tak mi się wydaje, że właśnie wtedy zaczynają próbować siebie pokochać nie w najchudszej wersji siebie, tylko po prostu w takiej, w jakiej organizm czuje się najlepiej. Powiem ci, że to zależy od człowieka, bo są ludzie, którzy właśnie zaczynają dietę z myślą, o, schudnę, będę szczęśliwa, i ta osoba schudnie i okazuje się, że to nie jest wystarczająco, i albo stanie się tak, że ta osoba nadal jest smutna i orientuje się, że to jednak nie to, i że jednak trzeba szukać gdzieś indziej, albo inna osoba może uznać, że to jest niewystarczająco i chudnie dalej, no i popada na przykład w anoreksję. Tak. Dlatego to jest bardzo błędne. Po prostu schudnięcie, żeby być szczęśliwą. Ciało to nie wszystko. Szczęście, definicja szczęścia jest zbyt duża, żeby zależała tylko od naszej wagi. Chociażby spójrzmy na osoby szczupłe, na modelki. Mówi się, że modelki to są najsmutniejsi ludzie na świecie, bo są 24/7 oceniane. Tak, tak. Są cały czas pod krytyką innych ludzi, którzy tak naprawdę widzą je tylko na okładkach, na wybiegach i oceniają ich wygląd, a nie wiedzą, jakimi osobami są w środku. I to właśnie najgorsze jest to, że wygląd w ogóle nie odzwierciedla tego, jaką osobą jesteś w środku. Dokładnie. Dokładnie, dlatego uważam, że to jest śmieszne, jak ktoś też mnie potrafi powiedzieć: jesteś ładna, więc jesteś szczęśliwa, łatwiej masz w życiu. To jest tylko wygląd. Okej, w niektórych tam obszarach życia, dla niektórych, no tak jakby dla mnie piękno to jest dosyć indywidualna sprawa i nie ma osoby ładniejszej czy brzydszej, ale dla niektórych jestem ładniejsza od nich. I tak jakby ten wygląd czasem mi może pomóc, ale bez przesady. Nie sprawi, że będę szczęśliwym człowiekiem. Tak, i to porównywanie się po prostu, no masakra, nie? To jest straszne, że ludzie... Ja staram się pomagać ludziom na TikToku, a regularnie niestety dostaję wiadomości, że zazdroszczę ci tego. Zazdrość nie jest ciało pozytywną cechą. A jak radzisz sobie właśnie z takimi wiadomościami?
Powiem ci, że na początku były dla mnie one bardzo stresujące, bo z początku nie wiedziałam, jak na nie odpowiadać, ale szczerze... Czułaś odpowiedzialność jakąś? Bardzo. Teraz jestem w momencie, kiedy wiadomości dostaję średnio 3 razy dziennie i potrafię już odmawiać. Nauczyłam się odmawiać w ogóle pomocy, czy czasem nie odpisuję ludziom, bo dla mojego własnego zdrowia psychicznego. Tak. Ale na początku było też ciężko. Weźmy pod uwagę, że też nie jesteś tylko osobą publiczną, nie jesteś żadnego typu specjalistą, tak? I ludzie wydaje mi się, że szukają pomocy w internecie, bo boją się gdzieś iść właśnie poszukać tej pomocy u specjalisty. No niestety, ale bardzo często do mnie piszą, no brzydko powiem, dzieci. Takie osoby w wieku 10-12 lat. To są dla mnie dzieci. I faktycznie mają problemy. Nie mogę takiej osoby zdiagnozować, bo nie jestem specjalistą. I łamie mi się serce, jak mówię takiej osobie, żeby poprosiła po prostu o pomoc, bo nie skończy się to dobrze. A taka osoba mówi, że nie, bo się boi. I na tym się kończy nasza rozmowa. I na początku bardzo mnie bolały te wiadomości, bo nie wiedziałam, co dalej. Pisałam dalej do ludzi, żeby się dowiedzieć. Z czasem się nauczyłam, że to jest ich życie. I tak. Nie mogę ich życia przenosić na własne życie. I dostawałam też gorsze wiadomości. Ludzie potrafili mi pisać, że się zabiją. Ludzie potrafili mi wysłać zdjęcia swoich pociętych rąk. Ludzie regularnie mi pisali, ile kalorii jedzą w ciągu dnia. Wysłali mi zdjęcia swoich dzienniczków z kaloriami. Czy swoich wychudzonych, za przeproszeniem, ciał. Nie było to okej. I do dzisiaj nie jest. I teraz już nie odpisuję na takie wiadomości i je po prostu usuwam. Ale jednak naprawdę nie chcę sobie... Jak dostaję wiadomość, że ktoś mi mówi, że chce się zabić, to jedyne, co robię, to po prostu podaję numer na infolinię zaufania. Myślę, że to jest chyba jedyne najlepsze rozwiązanie. No nie pomogę takiej osobie, szczególnie, że nie znam jej. No, naprawdę nie chciałabym sobie wyobrażać, co musiałaś na początku na pewno, bo to pewnie było najgorsze czuć w momencie, kiedy ktoś pisał ci takie rzeczy, bo ja wiem, że no ja na przykład nie dałabym sobie rady z czymś takim i wiem, że brałabym odpowiedzialność za tą osobę, co w ogóle nie jest okej, bo nie mam takiego obowiązku. Zaczynając to, musiałam się liczyć niestety z tym, że coś takiego się stanie. Nie sądziłam, co prawda, że stanie się to tak szybko, bo to stało się po tym, jak jeden z moich TikToków stał się viralem, który aktualnie ma jakieś 600 tysięcy wyświetleń i to stało się tak nagle. Ja tego dnia w ogóle nie wchodziłam nawet na telefon i nagle patrzę, mam 500 tysięcy pod TikTokiem i takie, co się dzieje? Co się dzieje? Dostałam miliony. A jaki to był TikTok? To był bardzo, bardzo taki TikTok, który mi się jakoś wyjątkowo nie podobał, szczerze powiedziawszy. To był TikTok, gdzie powiedziałam, żeby... Znaczy kierowałam to do osoby, która... Do odbiorcy po prostu tego TikToka, żeby podszedł do lusterka i powiedział jakieś tam swoje rzeczy, sobie rzeczy, że jestem piękna, piękny i tak dalej. Takie afirmacje, że tak powiem. I nie spodziewałam się, że stanie się to viralem, ale stało się i bardzo się cieszę, bo to przede wszystkim mi pomogło się tak jakby rozsławić na TikToku, więc po tamtym dniu wtedy zaczęłam dostawać dopiero wiadomości i stało się to tak nagle i musiałam się szybko nauczyć funkcjonować z tymi wiadomościami, z pomaganiem nagle tylu osobom, ale nauczyłam się. Ciężko było? Się nauczyła. Myślę, że na pewno po jakimś czasie. Czy ciężko było? Tak. W sumie to nie, bo ja w ogóle jestem osobą, która lubi być w centrum uwagi, lubię mówić do ludzi i lubię pomagać, więc dla mnie to nie było jakieś ciężkie. Jasne, rozumiem. A powiesz jeszcze coś o afirmacjach, bo zaciekawiło mnie to i potem przejdziemy do kolejnego tematu. To tak, ja ogólnie afirmacje wykorzystywałam do w ogóle pokochania siebie. Czyli na przykład po prostu podchodzimy do lusterka i sobie mówimy, jestem piękna, jestem wartościowa i tak dalej. I po prostu, okej, na początku może w to nie będziemy wierzyć, bo tak było na początku, że w to nie wierzyłam, kiedy to sobie mówiłam. Ale jak będziemy to powtarzać na przykład codziennie, przez 2 tygodnie, to w pewnym momencie zrozumiemy, że to jest prawda.
i nagle w to uwierzymy. I na początku faktycznie może być ciężko, szczególnie jak mamy zaburzenia odżywiania, to powiedzenie sobie, że jestem piękna, albo że moje ciało, wielkość mojego ciała nie ma znaczenia, nie jest najprostszą rzeczą. I ja na początku takie rzeczy mówiłam po prostu z łzami w oczach. Potrafiłam płakać, mówiąc to. Ale trzeba to przeżyć i po prostu z tym walczyć. I w pewnym momencie stanie się prostsze. No tak, no bo osoby chore mają po prostu zaburzony obraz samego siebie i na początku wyobrażam sobie, że to jest bardzo ciężkie, ale faktycznie chyba ten czas, w ogóle czas jest potrzebny we wszystkim, daje dużo do zrozumienia i fajnie właśnie, że są osoby takie jak ty, bo uwierz mi, że ja jak znalazłam cię na TikToku, to od razu po prostu byłam zachwycona, dawałaś mi tyle pozytywnej energii w takich gorszych momentach i myślę sobie, no kurczę, takich osób po prostu brakuje i potrzeba, jest wielka potrzeba, żeby było ich coraz więcej. Także ja dziękuję w imieniu wszystkich za to, że jesteś i za to, co robisz. Dziękuję pięknie, dziękuję, naprawdę. Ładnie. A powiedz mi, czy oprócz oczywiście rodziny, przyjaciół, czy w internecie na przykład byli jacyś twórcy lub są, którzy pomogli ci zrozumieć niektóre mechanizmy i zachowania? Pierwsza dziewczyna, którą poznałam na TikToku, właśnie w temacie ciała pozytywności i zaburzeń odżywiania, to była Brittany Lancaster. To jest dziewczyna, która miała anoreksję i miała także kompulsywne objadanie się. Dzięki niej zrozumiałam wreszcie, jak się leczyć z tego, bo jednak oprócz terapii ja muszę też pracować nad sobą w domu. Sama, ze sobą. I ona mi pokazała, w jaki sposób, co jest złe. Dzięki niej zrozumiałam, że restrykcje do niczego dobrego nie prowadzą i jeszcze bardziej pogarszają mój stan zdrowia psychicznego. Poza tym mi pokazała intuicyjne jedzenie. Jeszcze wtedy nie byłam do tego przekonana, bo to było już tam dopiero w maju, a ja przestałam liczyć te kalorie we wrześniu. Ale jednak pokazała mi to i pokazała, że da się. Czyli jednak w internecie są jeszcze osoby, które potrafią wpłynąć na nas pozytywnie, a nie tylko i wyłącznie negatywnie. Tak, dokładnie. Powiem ci, że jeszcze jest jedna dziewczyna, która jest bardzo inspirująca i to jest Rihanna Kish. Ona też jest na TikToku. Ona jest chyba nawet w moim wieku. Dziewczyna ma bardzo dużo chorób psychicznych. Ma bipolarność, ma depresję, miała ortoreksję, miała anoreksję, teraz ma bulimię. Chyba wszystkie możliwe choroby związane z jedzeniem. Bardzo, bardzo smutne, ale pokazuje, że walczy, że pięknie walczy i to jest, uwielbiam, jest tak pozytywna, a z drugiej strony pokazuje też te złe strony choroby, ale jest naprawdę cudowna, bardzo polecam. Muszę zerknąć na profile obu dziewczyn. A z Polski kogoś masz, kto ci w jakiś sposób pomógł? Powiem ci, że u nas w Polsce jest ciężko z tym. Ja jak zaczynałam TikToka w lipcu, to szczerze nie znałam nikogo na polskim TikToku, który robi ciało pozytywność. Teraz jest parę dziewczyn. Ja również. Teraz widzę, że jest parę dziewczyn na polskim TikToku, ale szczerze nie obserwuję jedną z nich, ale szczerze to nie jest, to są takie świeże sprawy i nie, jakby to jest takie bardzo tylko ciało, sama ciało pozytywność. Jakoś tak mało jest o zaburzeniach odżywiania stricte, więc tak. To się dopiero rozwija, ale mam nadzieję, że z czasem będzie coraz więcej tych ludzi. Bardzo się cieszę, że w ogóle coraz więcej o tym się mówi, bo naprawdę ja, dopóki sama gdzieś nie wdepłam w to, to nie wiedziałam, na czym to wszystko polega. Ja słyszałam tylko i wyłącznie o anoreksji i bulimii, myślę, że ty tak samo. A przecież mamy różnego typu, mamy bulimię sportową, bulimię połączoną z anoreksją, ortoreksję. No po prostu tego wszystkiego jest tak mnóstwo, że no masakra. A w szkołach niestety o tym nie mówią. Tak, tak. Rodzice też za bardzo o tym nie rozmawiają, bo nie wiedzą, co jest tak. Też okej. Okay. Bo w mediach też się o tym mówią. Powinni zacząć mówić. Zaczęli mówić o depresji. U mnie w szkole ostatnio była właśnie pani psycholog i mówiła o depresji, więc tak, już się zaczyna coś robić. Coś w tym kierunku idzie i bardzo dobrze, ale i tak uważam, że jest za mało tego wszystkiego, ale myślę, że
Będziemy szli w dobrym kierunku. Fajnie, że coś się zaczyna rozkręcać. Tak, liczę na to, że jak ja już będę miała dzieci, to że już będzie to zdecydowanie rozwinięte i że zaczniemy dbać o psychikę naszych dzieci w Polsce, bo no na razie jest to słabe, a w innych krajach już jest to zadbane i to porządnie. Na przykład w Norwegii mam informację od jednej mojej obserwatorki, że u nich bardzo się dba o dzieciaki, jeżeli chodzi o psychikę, więc to jest fantastyczne. Tak, mam nadzieję, że to się rozwinie u nas w Polsce i że ta świadomość będzie po prostu coraz większa. A powiedz mi jeszcze, jak zmieniło się twoje życie po wyjściu z restrykcji? Czujesz dużą zmianę? Przede wszystkim mniej myślę o jedzeniu. Nie mam czegoś takiego, że pilnuję o 14, to już obiad. Kontrola. Mam po prostu sobie, żyję i nagle czuję głód, okej, zjem i obiad. Zjeść. Ale jest 13, więc tak dosyć wcześnie. Nie, dobra, zjem teraz, jestem głodna, słucham swojego głodu. To jest piękne. Tak, dokładnie. Poza tym też dzięki temu, że zaczęłam wychodzić właśnie z tych restrykcji, może nie tyle co przestałam, tyle co mam o wiele mniej napadów kompulsywnego objadania się. Zdarzają się one, ale już naprawdę bardzo rzadko, raz na ruski rok bym powiedziała. Nie chodzę już głodna, bo jak jestem głodna, to jem. Tak. Bo sygnał, że jestem głodna, to znaczy, że jestem głodna. To samo, to tak działa jak, brzydko powiem, ale załatwianie się. Jak czujemy potrzebę pójścia do toalety, to idziemy się załatwić. Ale taka jest prawda, że to też jest potrzeba fizjologiczna, tak samo jak wychodzenie do toalety, tak samo jedzenie. No. Dokładnie, dokładnie. Więc dlatego jak jesteśmy głodni, to jemy, bo nasz organizm tego potrzebuje i to jest totalnie okej. Okay. Poza tym teraz nie boję się aż tak, przynajmniej jeszcze nad tym pracuję, nie boję się aż tak jeść przy przyjaciołach. Nigdy nie miałam jako tako lęku jeść przy nich, ale bałam się na przykład jeść więcej od nich. Oj tak, to kurczę, ciągłe tutaj kontrola, porównywanie się, to jest taki duży problem. Tak, dokładnie, bo się bałam poza tym, że oni będą mnie oceniać, że nie, jestem jakaś grubsza od nich i tak dalej. Gdzie nigdy nikt mnie nie oceniał przez pryzmat tego, ile jem. To ja sama siebie oceniałam, dlatego miałam takie myśli, że inni mnie na pewno oceniają. Tak, tak samo wmawianie sobie takich rzeczy jest po prostu ten wewnętrzny głos, prawda? Tak, dokładnie. Poza tym najważniejsza rzecz, mogę zjeść coś bez wyrzutów sumienia. Piękne oczywiście uczucie. Nadal te wyrzuty sumienia się zdarzają, ale nie są już w takiej częstotliwości, jak kiedyś były, że potrafiłam mieć po normalnym posiłku wyrzuty sumienia. Teraz one są naprawdę bardzo rzadko i to jest też tak samo cudowne. Potrafisz walczyć z tymi myślami, myślę już teraz, prawda? Tak, dokładnie. Potrafię podejść do lusterka po zjedzonym posiłku i się uśmiechnąć do siebie i powiedzieć, że było pyszne i zasługiwałam na to jedzenie. Cudownie mi to słyszeć, naprawdę. Bardzo się cieszę. I jeszcze ostatnie pytanie na sam koniec, bo o tym też się dosyć rzadko mówi, wydaje mi się, bardziej raczej ogólnikowo. Powiedz mi, jak zaburzenia odżywiania odbiły się tak na twoim zdrowiu teraz fizycznym? Miałaś jakieś problemy z układem pokarmowym, odpornościowym bądź hormonalnym? U mnie, jeżeli chodzi o... Bo zazwyczaj takie problemy się pojawiają w momencie, kiedy raczej jemy za mało. Ja miałam pewien czas, gdzie jadłam zdecydowanie za mało i myślałam, że jestem na diecie, a byłam tak naprawdę na głodówce. I nie odbiło się to aż tak bardzo na moim zdrowiu, bo nie trwało to tak długo. Miewałam nieregularny okres, ale nie było tak, że mi ten okres totalnie zniknął, więc miałam to szczęście, że nie odbiło się to u mnie na zdrowiu fizycznym aż tak, bo miałam za to nadwagę przez moje napady. I też było ci ciężko wtedy na pewno. Tak, zdecydowanie. I powiem taką głupotę, ale ucierpiało na tym najbardziej moje włosy i moja skóra, bo przez to, że ja cały czas tyłam, chudłam, moja skóra cały czas musiała się rozciągać, zmniejszać i trochę nie nadążała. Więc brak tej regularności, brak tej... No po prostu moja skóra mogła po prostu płakać, dlatego mam przez to bardzo dużo rozstępów na ciele, co mi nie przeszkadza, ale je mam. Rozstępy są piękne, trzeba tak, o tym mówić. Przepiękne.
Piękne są. A z włosami miałam taki problem, że bardzo mi wypadały, do dzisiaj mi wypadają. Niestety, ale jeszcze organizm się aż tak nie zregenerował po tym czasie, gdzie jadłam zdecydowanie za mało energii, Tak. ale jest o wiele lepiej. Super, bardzo się cieszę, naprawdę bardzo Ci dziękuję za to, że zgodziłaś się dzisiaj ze mną tutaj spotkać i porozmawiać, bo jest to dla mnie niesamowicie ważne i mam nadzieję, że tą rozmową uświadomiłyśmy w jakiś sposób ludziom, którzy nadal w tym są tam gdzieś głęboko, głęboko, uświadomiłyśmy to, że warto po prostu walczyć o swoje zdrowie psychiczne, jak i fizyczne, bo przez zaburzenia odżywiania możemy stracić po prostu mnóstwo rzeczy. Przez zdrowie, po relacje z innymi ludźmi, no naprawdę, to jest bardzo ciężkie i mam nadzieję, że w jakiś sposób pomogłyśmy tutaj. To ja dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że będą teraz ludzie troszeczkę bardziej świadomi na ten temat i będą mogli na przykład pokazać swoim rodzicom, żeby też ich uświadomić, na czym polega ich problem, żeby po prostu otrzymali pomoc. Bo to, że rodzice niektórzy nie wiedzą, na czym polega jakieś dane zaburzenie odżywienia, to jest totalnie okej, bo nie muszą wiedzieć, ale żeby wreszcie zrozumieli to, że to jest Tak. problem i to wymaga leczenia i wymaga pomocy taka osoba. Tak, trzeba ich uświadamiać, dokładnie też tak myślę. I powiedz mi jeszcze, powiedz nam tutaj pod koniec, gdzie możemy Cię znaleźć, bo ja tutaj mówię, że na TikToku i w ogóle, a tak naprawdę nie powiedziałyśmy jeszcze, gdzie jesteś. Zapraszam na mojego TikToka, gdzie nazywam się victoria.colo, także zapraszam na mojego Instagrama victoria.colo, gdzie mniej mówię o ciało pozytywności, ale bardzo dużo robię Insta Stories o ciało pozytywności, więc serdecznie zapraszam do kontaktu. Jestem dla Was otwarta też w moich wiadomościach prywatnych na Instagramie, także zapraszam Was na mojego maila, którego macie podanego w moim opisie na Instagramie. Piszcie do mnie, jeżeli macie problem, postaram się pomóc. Super, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, naprawdę była bardzo wartościowa i mam nadzieję, że niedługo się znowu usłyszymy. Dziękuję bardzo.